Start. Wilk i bocian. Dawno temu żył sobie wilk, który był wielkim łakomczukiem. Pewnego dnia podczas bardzo obfitego posiłku w gardle utknęła mu kość. Pomimo usilnych prób, wilk nie mógł jej wydostać. Nieopodal przychodził pewien bocioł. Wilk zaczął go błagać o pomoc w usunięciu kości. Bocianie, powiedział wilk, masz taki długi dziób, że z łatwością mógłbyś wyciągnąć kość, która mnie dusi. Proszę, zrób to, a otrzymasz sobie tą nagrodę. Bocianowi zrobiło się żal wilka, który bardzo cierpiał. Zręcznie wyjął więc kość z jego gardła. Wilk był niezwykle zadowolony, że się udało mu uwolnić od tego bolesnego problemu. Gdy bocian się upomniał się o nagrodę, którą wcześniej obiecywał mu wilk. Ten odpowiedział: jakiś ty jesteś naiwny, oszukujesz jeszcze po nagrody. Jak trzymałeś swój łeb w mojej paszczy, a darowałem ja ci życie. Ciesz się, że nie pożarłem. Źli, niezręczni nie zasługują na to, aby mieć przyjaciół. Koniec.